Cześć, w tym odcinku zaprezentuję Ci, jak sterować diodą za pomocą Piotra RF433 MHz. Do tego projektu oczywiście potrzebujemy Arduino, Piotr, diodę, rezystor, płytkę stykową oraz odbiornik RF433 MHz. Na początku krótka prezentacja. Ten Piotr był pierwotnie wykorzystywany do zamka w samochodzie, więc dlatego mamy tutaj kłódkę zamkniętą, otwartą i wyciszenie. Naciśnijmy kłódkę zamkniętą, która nam się zapala. Otwartą, która gaśnie. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy piodzie więcej przycisków, każdy będzie mogli do czegoś wykorzystać. Na początku zobaczymy, jak szczytać sygnał z Piotra. Aby móc zacząć, musimy wybrać bibliotekę RC Switches, która oczywiście znajduje się na naszym dysku GOG. Kiedy już ją wybramy, wchodzimy. Pik, przykłady, szukamy RC Switches, RC Switch, przepraszam, i wybieramy Receive Demo Simple. Otwieramy. Tutaj musimy podłączyć nasz odbiornik do pionu drugiego, czyli tak jak jest w schemacie, który tak samo jest w naszym dysku. Wybieramy odpowiednią płytę oraz port, a następnie wgrywamy. Po wgraniu możemy już odpalić nasz serial monitor, oczywiście na prędkości 9600. Kiedy klikniemy pierwszy przycisk, dostaliśmy taką oto wartość. To jest pierwsza wartość, kiedy klikniemy drugi do wyłączenia, otrzymujemy taką wartość. Kiedy już mamy szczytane nasze wartości, możemy je zapisać w notatniku. Ja już je zapisałem, więc już nie będę tego robił. Program, który dziś użyjemy, prezentuje się następująco. Oczywiście wykorzystuje bibliotekę RC Switch, więc jest ona niezbędna. Z ważniejszych informacji, jak zwykle, musimy ustalić, na tym pinie mamy naszą diodę. U mnie jest to pin 8, a następnie wpisujemy w to miejsce kod, który szczytaliśmy. U mnie jest to kod od kłódki zamkniętej, jeżeli mogę tak nazwać, a tu jest od kłódki otwartej. Wy będziecie musieli wkleić w te miejsca swoje kody. Kiedy zostanie szczytana taka wartość, dioda nam się zaświeci. Kiedy zostanie szczytana taka wartość, dioda zgaśnie. Jak widzicie, program jest naprawdę banalny. Myślę, że będzie można go z łatwością rozwinąć, ale to już niebawem. Więc ja już się z Wami żegnam. Cześć!